Ilu was jest w oddziale, ten właśnie tutaj w Plutonie, bo jesteś dowódcą Plutonu, tak? W Plutonie, powiem ci, teraz jest nas, to jest Pluton, ale nam się tak skruszył, że zostało nas 10 osób, ale mają nam, znaczy 10, ale w szpitalach są, bo są ludzie ranni, mamy też jednego z naszego Plutonu, zginął chłopak, Francuz, też jest Francuz, który jest w komie, taki młodziutki, fajny chłopaczek, mam nadzieję, że z tego wyjdzie. A co mu się stało? No, wleciało nam po prostu, mieli taką akcję w lodówce, że my siedzieli tak tu i to nas było około 10 osób. Nie często, bo mieliśmy posty, a mieliśmy taką akcję, żeśmy za 10.09 miałem jechać taki, składać raport do sztabu i za 10.09 wyjechaliśmy i zostało 3 chłopaki. Mówię, chłopaki, to posprzątajcie tutaj. Zostało właśnie 2 Francuzów i 1 Kanadyjczyk. I wyjechaliśmy. Dojechaliśmy tylko do sztabu i tylko słyszymy 6 wyleciało i tylko gdzie leci, nie? Bo zawsze słuchasz, gdzie leci. Leci. I od razu czułem, że po prostu to jest gdzieś tam, gdzie my jesteśmy. Wziąłem za radio i od razu się zgłosił, nie? Po prostu po minucie czasu się zgłosił Skyler, mówi, przyjeżdżajcie, jesteśmy ranni. Proszę was, przyjeżdżajcie. Razu wchodziliśmy w samochód, po prostu wróciliśmy, były po prostu tam liny rozciągnięte, pozwalane po prostu z Słupów. Ze słupów i musieliśmy podnosić na patyku, żeby przejechać osobowym samochodem, zajechaliśmy, kolega jeden po prostu w ogródku już był rozerwany po prostu w pół, czyli po prostu śmierć na miejscu, dwóch było się chowało. Krwi wszędzie, jak wchodziłeś na po prostu ogródek, to po prostu czułeś krew. Weszliśmy do pomieszczenia, jeden miał rękę złamaną, otwartą, w krwi był noga, drugi był leżał i po prostu ten właśnie młody Francuzek i mówił, że dostał, że ma, boli go brzuch, boli go piersi i nogi, a tu najbardziej, bo po prostu ta była taka, że rozerwało na szczęk, ta rakieta, to była po prostu rozerwało. I dostał po prostu odłamkami wszędzie, bo mu powpadały. I od razu, żeśmy dali mu pierwszą pomoc, szybko, żeśmy turnikiet, miał nogę rozwaloną w nodze, w ręce, z zabety do samochodu i do pierwszego punktu, gdzie już byli ludzie na radiu, co nie mogła wjechać karetka, zapakowaliśmy do szpitala. Później wróciliśmy, zapakowaliśmy Williego, sam musiałem pakować z kolegą, bo tam karetka nie mogła wjechać, musiałem go pakować do śpiworu i żeśmy zapakowali, żeśmy go wywieźli do innej kartki, która zawiozła mnie. Także takie przeżycie, po prostu powiem ci, pierwsze 2 dni, no to nie mogłem tak dojść do siebie. No, ciężko mi było z tym, a później już jakby weszłem na tor i normalnie jakby zrozumiałem, że to jest wojna i trzeba iść dalej. A powiedz mi, czemu przyjechałeś tak naprawdę? Znaczy wiesz, ja mam, powiem ci, dużo jest jakby powodów, bo ja jestem związany z Ukrainą, ale tak naprawdę z tego, co się zastanawiałem, bo był u nas komandir taki mocny i wiesz, wszystkich ciągnął, po co tu jesteś i wszyscy za Ukrainę, za ciebie. I sam sobie zadawałem to pytanie, wiesz, po co ja tu jestem, a no, mam, mówię, dużo powodów, bo mam córkę z Ukrainy, żyłem na Ukrainie, lubię ten kraj, ale tak naprawdę na samym końcu to ja jestem tu dla siebie i uważam, że to powinienem być i jestem tu dla wolności i przede wszystkim no, uważam, że to jest, co tu się dzieje, to no, nie jest to dobre, ja to muszę być. Nie? Także... Czyli to jest taka za wolność waszą, naszą? Tak, ja bardziej jestem tu za wolność. Nie jestem tu jakby, wiesz, za Ukrainę, wiesz, będę mówił, że tu jestem tylko, bo tu moja córka się urodziła, to jestem za wolność. Podstawa to jest właśnie wolność, że... Gdyby to była wojna na Białorusi, pewnie też byś pojechał, nie? Też bym pojechał, choć, wiesz, tu jak jestem związany, było mi łatwiej tu przyjechać. Jasne, że tak. Dlatego, wiesz, no, wiele ludzi też tu przyjechało z innych krajów, jak koledzy są z Japonii, jest z Kolumbii i oni, myślę, że też właśnie przyjechali tu za wolność, z tego co mówią.
Mamy tu taki skład, żeby sobie tak zorganizowali naprawdę fajnych ludzi. Kto do nas w ogóle przyjdzie z innej składu, kto chce u nas zostać, bo mamy też mamy kolegę, który jest starszy też z Polski, który nas układa w jakiś sposób, pomaga nam po prostu się zorganizować, sklepić to w drużynę, bo tylko wiemy, że to nas jakby uratuje właśnie, jak będziemy zgrani razem. Jasne, że tak. A powiedz mi, mieliście ciężki szlak bojowy, bo tak gdzieś słyszałem trochę, zanim się poznaliśmy, że nie było łatwo. To znaczy, że teraz nawet tutaj już w obwodzie charkowskim mieliście ciężkie walki, nie? No tak, tak, tak. Mieliśmy, no właśnie mówię, że my też byliśmy wysłani na misję z 5, znaczy nie z 5, tam był 9, to druga brygada, ale byliśmy wysłani na misję z taką z javelinami, nas dwóch i tam naprawdę było ciężko, bo zobaczyliśmy dokładnie, o co chodzi w tym i to jak ja tam byłem, to już poznałem w ogóle tą artylerię, poznałem, o co chodzi, w jaki sposób oni się wycofują, bo jak nas zaatakowali, no później mieliśmy tak, że myśmy zabili jednego ruskiego i zabraliśmy rację, on był skautem. Jak będzie skał po polsku, zwiadowca. Zwiadowca. Ktoś mnie tam, dowódca zabił zwiadowcę, wzięliśmy mu radio i żeśmy słyszeli w ogóle komandy ruskiej, jak po prostu oni przekazywali i oni po prostu nas zaatakowali i później się wycofywali, wtedy artyleria nas tłuka, oni później dalej po prostu zaatakowali, cofali się i myśmy to wszystko słyszeli, dlatego żeśmy się po prostu jakby chowali. I nie mogli nas tak jakby no, wykurzyć szybko stamtąd, choć było nas tylko bardzo mało na liczebność ruskich, bo było nas na początku 12, później nas było mniej, bo ludzie zginęli i niektórzy się wycofali. Myśmy zostali, nas było w sumie na końcu 3, cośmy walczyli do końca i ten później trzeci, co to też zginął, taki naprawdę bohater. To co on robił, to ja byłem w szoku, wiesz, myśmy tu walczyli, strzelali, ja tylko lewym okiem po prostu patrzyłem jeszcze co on wyprawiał, po prostu brał RPG, strzelał z RPG, wystrzelił, brał kałasznikow, cisnął, kładł, pakował RPG sam, jeden koleś i ja po prostu to widziałem wszystko, on był jak maszyna. I on później, nie wiem co się z nim stało, bo on nie wrócił, nie widzieliśmy ciała. Później to miejsce było już zabrane przez ruskich i nie wiem, czy on zginął, czy jest w niewoli, bo jest zaginiony. Także... To jest Ukrainiec, tak? Tak, to był Ukrainiec, który by nam pomagał dzień wcześniej, bo myśmy dostali ten post 24-godzinny, myśmy się zmieniali i on akurat był wtedy w tej brygadzie. I on nam pomagał kopać rowy, no bardzo taki był przyjazny, miły koleś, który no po prostu jakby... Zżył się z nami przez te parę godzin. My do tej rodziny po prostu nie możemy sobie jakby to wyobrazić, że mogliśmy to przejść, przeżyć, wrócić i żyjemy, bo to, co tam się działo, to naprawdę no, to się nie da opisać, bo to jest jeden strzał i cię nie ma. A to tam latało i wybuchy i to wszystko. I Marcin do dzisiaj, ja tam idę już dalej tą drogą, a on to przeżywa cały czas, bo to dla niego było chyba coś wielkiego. Dla mnie też, nie mówię, że nie. Ale... No po prostu to jest, że wróciliśmy, to jest po prostu niemożliwe, bo tam grat po prostu nam spadł koło nas, myśmy byli we trzech, leżał ten człowiek, co myśmy go wyciągali, grat spadł pół metra od nas, nie było eksplozji, tylko po prostu był, ziemia nas po prostu przysypała i myśmy patrzyli na siebie, macali się po nogach, po rękach, po ciele, czy my w ogóle, jak to jest możliwe, że my żyjemy, a to był nie wypał, który po prostu uderzył w ziemię, tylko nas po prostu przysypał ziemią i wtedy powiedziałem już Marcin, ty tu zostajesz przy nim, ja biegnę do pierwszego postu, po prostu przynoszę pomoc, bo było tak, że myśmy nie mieli łączności, nie mieliśmy po prostu kontaktu, czy Rusy tutaj 30 metrów od nas, chujarą nas po prostu tą artylerią i musieliśmy podejmować decyzje sami. Ja tak o tobie usłyszałem, o was usłyszałem, chłopaki Ukraińcy, żołnierze, których znam, zadzwonili do mnie, że słuchaj, poznaliśmy Polaków, oni uratowali jednego z nas, jest dwóch Polaków którzy wyciągnęli jednego z nas, bohaterowie. Ja mówię, okej, to ja muszę ich poznać, bo ja słyszałem wiele gdzieś tam, miałem jakąś tam styczność z pojedynczymi Polakami, którzy walczą tutaj, ale oni jakoś tak się zasymilowali, że w pojedynczych, wiesz, oddziałach ukraińskich walczyli. A o Legionie słyszałem, ale nie rozmawiałem z wami jeszcze. No jest u nas trochę Polaków, było też więcej, bo podchodziło dużo
ja też wcześniej byłem, tylko byłem w takiej brygadzie tylko ukraińsko-rosyjsko-języcznym, bo znam ten język, tak mi było też fajnie z nimi być, bo uważałem, że jak jestem z nimi, to tu jest jakby łatwiej wojować, bo znasz język. A później jakby przekierowano to wszystko w taki sposób, że trafiłem do polskiej grupy, bo u nas tutaj jakby było więcej Polaków w naszym składzie. Teraz jest dwóch z Japonii, chłopaków, jeszcze mają przyjść i z nimi jest naprawdę też fajnie i dobrze się współpracuje, bo to są ludzie bardzo, nie wiem jak to nakreślić, ale z nimi można się dogadać. Co im powiesz, oni zrozumią, oni po prostu nie narzekają, oni pracują. Sumienni są. Naprawdę są tacy, tak samo z Kolumbii jest Ksywa Rico. Hello. Jest naprawdę Hello. Dobry żołnierz, jest, daje tutaj dużo takiego pozytywnego, bo zna się na wielu rzeczach, pomaga i naprawdę jest taka brygada, że jesteśmy mocni. Choć nam też brakuje ludzi i chcemy więcej, żeby było, bo jakby nasz pluton się teraz zmniejszył. Ja teraz zostałem dowódcą plutonu, bo dowódca plutonu został ranny. I potrzebujemy ludzi, czekamy na więcej ludzi i chcemy po prostu iść tą drogą, żeby po prostu, bo u nas jest mała grupa, ale chcemy stworzyć ten sam klimat w większej grupie, żeby po prostu było nas więcej, ale na tym samym poziomie, czyli po prostu każdy pracuje i nikt nie się nie obija, tylko żeby jak pójdziemy na jakąś akcję, żeby to było mocne. A jak w kuchni masz mocne, jak masz grupę mocną, która pracuje tu, to później wiesz, że masz szansę, że pójdziesz tam i ludzie ci się nie rozpruszą, bo pracujesz tutaj. No i tak też taką mam nadzieję i o to właśnie walczymy, żeby tak było. Wspomniałeś coś takiego, że to nie jest już wojna takich zwykłych żołnierzy z karabinami, tylko że artyleria ma dużą. Nie, to jest podstawa. Ja już zrozumiałem i nie chcę, żeby to wszyscy zrozumieją, że tu jak nie będzie artylerii, to my tego nie wygramy. Z tego względu, że artyleria pierwsze po prostu naciska na ruskich. Oni się męczą psychicznie, nie wytrzymują tego. Wtedy wjeżdżają po prostu jak się nazywają te? BMP. Wjeżdżają czołgi. Wtedy wjeżdżamy, my czyścimy. I tak to działa. To nie jest, że działa, że idzie pierwsza piechota. Tak samo w drugą stronę będzie. Jeżeli oni nas będą męczyli artylerią, co nas męczą, to też oni później pójdą, tanki i my musimy się wycofać, bo piechota nie pójdzie na tanku. Podstawa to jest artyleria. Jeżeli w Ukrainie będzie artylerii, nie będziemy dążyli do tego, żeby po prostu ta artyleria tu była, to wojny w jakiś sposób nie my jesteśmy w stanie wygrać, bo rękoma czy karabinem nie wygrasz. Tu jest artyleria, to jest podstawa. I my o tym wiemy i chcemy bardzo, żeby ta artyleria była, bo jak jej nie będzie, no to będzie ciężko. I ja wierzę w to, że w końcu ludzie zrozumią to, Polacy już wiem, że pomagają i oni naprawdę są liderami w tym pomaganiu, ale i powiem tak, ja to ciągle Ukraińcom mówię, słuchajcie, przepraszam was, że ja o tym mówię, ale wszyscy powinni się cieszyć, że to jest na waszej ziemi, że wy tu giniecie, że wy tutaj tracicie drogi, że wy tu tracicie, a nie tracą to po prostu Polacy, nie tracą to w Niemczech, nie tracą to w innych krajach europejskich, tylko tu się rozchodzi ta wojna. I tym zachodu powinna tym zależeć, żeby to tu się rozegrało wszystko, a nie żeby to poszło dalej. I też uważam, że myśmy nie powinni się bać ruskich i jakby cofać się do tyłu, bo Ruscy to Ruscy. Myśmy powinni właśnie tu rozgrywać wszystko na tej ziemi, na ukraińskiej, bo tutaj oni pokazali i my powinniśmy się do nich dołączyć. Tak ja uważam. Uważasz, że to jest możliwe, żeby Rosję pokonać? Oczywiście, że jest możliwe, tylko wystarczy, tym bardziej, że tu jest dużo terytorium na Ukrainie, że nie będą oni najeżdżać. My możemy tu stworzyć po prostu swoją artylerię, po prostu ściągać jak najwięcej i tu rozgrywać po prostu naszą walkę. I też jest tak, ja jestem Polakiem, ale jestem w Legionie. Tak samo tu mogą po prostu ściągnąć ludzi, którzy będą wiedzieć jak... jak używać artylerii, żeby oni po prostu przysłali tak samo ludzi na przykład do Legionu z konkretną artylerią i będą na takich samych zasadach jak my. I możemy tą wojnę w taką wygrać. Ja na przykład tak samo bym się nauczył, gdybym miał artylerię, tak samo ja teraz jestem tu w piechocie, jestem dowódcą brygady, ale gdybym ja miał możliwość nauczyć się artylerią, ja bym walił artylerią. Ja tak samo byłem na tej właśnie
w misji byłem z javelinami, choć ja wcześniej nie byłem żadnym, nie wiedziałem, że to javelin w ogóle jest. Dopiero przyuczyli mnie w trakcie i poszedłem tam. I to można się nauczyć szybko. Tak. Jest. Ja widziałem chłopaków, bo byłem z brygadą artylerii na, no, z jedną baterią, ale odwiedziłem konkretną brygadę tam w Donbasie na południu. I chłopaki mówili, my jesteśmy od 3 miesięcy. Wcześniej byłem zwykłym piechurem w wojsku, jak byłem, bo starszy był troszkę chłopak. I mówię, a teraz już się nauczyłem i już jestem działonowym i daję radę. Rzeczywiście. Wiesz, bo to jak jesteś, bo to jest tak, jak w życiu jesteś skoncentrowany na czymś, jak jesteś nawet w cywilu, jeżeli ty tego chcesz, jesteś skoncentrowany, to się szybko nauczysz. A na wojnie to jesteś tak skoncentrowany, 24 ty śpisz, jesteś skoncentrowany, to jeżeli ty byś dostał po prostu sprzęt, to byś był tak skoncentrowany, żebyś szybciutko się nauczył, byś walczył. Bo o to Jasne. To chodzi, o tą koncentrację. Jasne. My też właśnie tutaj, ja też właśnie po rosyjsku i też właśnie mówię, to wiesz, jakby, tu może jeszcze okej, na wschodzie, tak, na wschodzie, ale już tam jak powiesz, że byłem Iwana Frankowska, pamiętam kiedyś, to chcieli mnie bić, wiesz, to w ogóle, że gdzie tu przyjechałeś, nie? No a teraz to się pozmieniało troszeczkę też dużo, przecież wielu jest takich tych patriotów, co po rosyjsku mówią. Tak, a, tak. Z Azowem też gadałem, kurczę, co druga osoba tam po rosyjsku mówiła, zamiast po ukraińsku, ale to teraz to każdy jest Ukraińcem, kto walczy za Ukrainę, nie? Dokładnie. Tak jest. Tu też mówię, chłopaki przyjechali, wiesz, no, wiesz, tu też jest moim zdaniem ci, co zostają, bo dużo, wiesz, bo odchodziło. Bo jednak, wiesz, ktoś przyjechał, zobaczył tą alterę, jak tu po prostu, wiesz, wali, to ludzie po prostu się w głowach przewraca, naprawdę. Wiem. Bo to nie jest proste, ale są ludzie, którzy przechodzą przez to, zostają i oni walczą, ale oni nie mają takiej motywacji, bo oni są z innych krajów, oni mogą, wiesz, zapakować się, wrócić do domu i tyle. A oni tu zostają i dla mnie, na przykład, to jest tu to bardzo mocne, nie? Bo to nie jest proste. Jasne, że tak. Zacznijmy czas. No.